Siemano, moi drodzy. Dzisiaj odcinek z moim nowym samochodzikiem. Tak więc cóż, zapraszam do oglądania. Drodzy, jest to BMW E82 Coupe. Można powiedzieć, ja tak przynajmniej uważam, że z boku wygląda troszeczkę jak M2. Czyli tak, no patrzcie, z tej strony staniemy. Takie, no kurczę, te kształty, no mi osobiście przynajmniej M2 przypominają. O, i drodzy, auto jest czarne, jak widzicie. To jest tam kolor jakiś tam schwarz, metalik, coś tam. Nie pamiętam pełnej nazwy. Nalepka, syndykat, musi być. Moi drodzy, koła takie, zmienione są. Zimówki były takie. Tak to wyglądało. I obecnie mam założone, moi drodzy, 225x40x18. I prezentuje się to bardzo, bardzo elegancko. Z przodu mam jeszcze tarcze nawiercane. No i powiem szczerze, no wystarczają mi coś tam po to, że tym nie jeżdżę, więc myślę, że nie ma potrzeby, wiecie, przy tym jakoś tam grzebać. Rejestracja jest, jeździłem jakiś czas bez, ale no kurczę, za drogie jest mandat, bo jest ponoć 1500, stwierdziłem, że szkoda kasy. Miałem założoną tu, no ale tam macie, widzicie, cooler, no i zasłaniało mi, był, jak to się mówi, piekarnik, gotowało się to wszystko. No i trzeba było przód na zderzak, ale wygląda to spoko. Moi drodzy, przód lampy są duże, ale stosunkowo duże, mi się to osobiście bardzo podoba. Jednym nie, mi tak, no kurczę, mają swój urok, no jak dla mnie mają swój urok. Są te ksenony, rzecz jasna, spryskiwacze na lampy są, działają. I co, z wad od razu możecie zauważyć, listwy były srebrne i są połane plastidipem tak samo jak i nerki. I są odpryski od kamyczków, od myjnicy schodzi, będzie to, moi drodzy, zaklejone. Na pewno w pierwszej kolejności kleję listwy, a jak zrobię z nerkami, zobaczymy. Dołożona jest również, moi drodzy, lotka z modelu 135i, bo tak, to co najważniejsze, to co by każdy chciał wiedzieć, jaki tu motor siedzi. Moi drodzy, 2.0 w dieselku na turbie, seryjnie jest 177 koni i bodajże 350 Nm, z tego co pamiętam. Ja mam zrobiony jakiś taki lekki, słaby program, poprzedni właściciel, który się robił, więc tam moc, no będzie coś tam koło 100, no ponad 190 koni, okolice 190, tak bym strzelał, no i tych 400 Nm, bo jest to dieselek, prawda? Ale moi drodzy, tak, myślałem nad modelem 135i, po takich dłuższych przemyśleniach stwierdziłem, że no kurczę, no nie ma to z większego sensu, ze względu na to, że paliwo jest teraz mega drogie, a ja wiecie, no mam budżet taki, jaki mam, miałem, a jak ktoś chce wiedzieć, no no nie był to najtańszy model na Olixie, ale dlatego, że jest, no jak dla mnie, spełniał moje wszystkie wymagania. Podgrzewane dupy, jest czarno, dla mnie to było najważniejsze, co nie? Środek pokazywać, no ale nie skończyłem omawiać tutaj, moi drodzy, zewnątrz. Co tu jest? Jest gwint założony, gwint jest TGB, jakoś coś takiego, nie pamiętam. Przód tu jest założony, dlatego jest taki spasik, no jak dla mnie prezentuje się to fajnie i da się na tym naprawdę przyzwoicie jeździć. A jeszcze jest zmieniona tłumik końcowy, ponieważ seryjnie jest taka, jak większość z was wie, taki naleśnik. To jest strasznie brzydkie, to jest dwórka z kwasówki. No i wygląda to, no patrzcie, no sami spoko się to prezentuje, prawda? No tak to wygląda, moi drodzy. Czujniki parkowania są z tyłu, z przodu nie ma, bo uważam, że potrzeby nie było. Z takich wad, oprócz tych listw i nerek z zewnątrz, no to, moi drodzy, co? Szyby bez ramek, rzecz jasna. Jest tak, M-pakiet zewnętrzny, wewnętrzny, są progi, jest gała, jest kiera. No, wyjdziemy sobie. Ze środku jest skóra w kolorze whisky. Tak, są miejsca z tyłu, ale bym powiedział bardziej, że jest auto dwuosobowe, niżeli cztero, no bo z tyłu, jak ktoś, ja siedzę, to widzicie, jest z tyłu miejsca. No nie za dużo. Tak to co tu wygląda? Tak, no wszystko jest, uważam, że normalne. W manualu 6 biegów plus wsteczny i, moi drodzy, to jest najfajniejsze, zamkniemy sobie drzwi. To co najfajniejsze, moi drodzy, spalanie samochodu. Pali mi to w mieście, tak przy takiej normalnej jeździe,
to jest no okolice 6 litrów, da się zejść do 5,5. Po trasie 5,2, 5, no nie wiem, 4, zależy jak jedziemy. Naprawdę bardzo ekonomiczny motorek i no do miasta uważam, że spoko, no dieselek, ale no, jak ktoś robi kilometry, jest spoko. Czarna podsufitka, rzecz jasna, bo to się prezentuje tak jak trzeba. No i co, kierazem pakietu, nie ma guzików, jednym to przeszkadza, drugim nie. Mi nie przeszkadza, no bo jakoś no, staram się tym kierownicę trzymać dwiema rękami przeważnie i jakoś no nie boli mnie to. Ręczny jest, nie ma żadnych P, tego typu rzeczy. Co, szyby w prądzie, no ale no, w takim aucie akurat nie jest dziwne. Mam bardzo ładną pogodę dzisiaj na nagrywki. Moi drodzy, co, podgrzewane dupy i tak dalej. Start, stop wyłączone, bo to jest bardzo bezsensowna funkcja, uważam, jej nienawidzę. Trzy pedały są, żeby nie było. No moi drodzy, co, no tak samochodzik się prezentuje. Nagłośnienie jest seryjne, ale gra bardzo fajnie. Tak krótkim słowem wstępu to by było w sumie na tyle. Teraz zakładam GoPro na głowę. Przejdziemy się kawałek, mam nadzieję, że zobaczycie jak to będzie szło, bo nie mam jeszcze drogiego, więc nie pomierzymy żadnych czasów, ale może uda mi się to kiedyś nadrobić, moi drodzy. Postaram się go kiedyś kupić, jak się dorobię, takich porządnych sprzętów. Wtedy będziemy mierzyli czasy. A i moi drodzy, bardzo ważna sprawa, jeżeli chcecie więcej filmów z autami, nie tylko z moim, ale ogólnie z samochodami, to dawajcie znać w komentarzach, lajkujcie, wiecie. No piszcie w komentarzach, czy robimy taki content, dorzucamy do motocykli, czy nie. Bo mam no, kilku znajomych, którzy mają bardzo fajne samochody i można by to pokazać, wiecie. W formie takich właśnie prostych vlogów, nie tam jakieś wymyślane utututu, tylko po prostu, wiecie, telefonem ponagrywać, co z GoPro, jakieś tam przyspieszenia ponagrywać, pokazać samochód z zewnątrz i umówić jakieś tam projekty i tak dalej. Naprawdę, no dajcie znać w komentarzach, jak tego to no, będziemy działać. Parę filmów zrobimy, taką krótką serię, a filmy takie byłyby dłuższe, więc na niedzielny obiadek sam raz. Dobra, nie przedłużam, ubieram GoPro i lecimy. No ciekawe jak to się nagra. Moi drodzy, odpalamy na guziczek. Tak, świeci mi się podnośnik. Świeci mi się to już bardzo długi czas, ale nie wiem dlaczego. Zastanawiam się kiedyś nad tym, ale naprawdę pomysła nie znalazłem żadnego. Jest gwincik, więc trzeba będzie tu jakoś delikatnie nawrócić. Dobra, nawracam i widzimy się z drogi. Wiosna się zrobiła i strasznie dużo much. Na szybie już jest. Mordy, że trzeba będzie kupować jakieś te preparaty. Moi drodzy, przejdziemy się tu kołeczek prosto. Zobaczymy. Czy zobaczymy? Pokażę wam. Tak mniej więcej jak to idzie. Macie drugi bieg. No ja uważam, że nawet się zbiera. Ale to jest, wiecie, no moje zdanie. A wcześniej jeździłem Golfem czwórką. 1.6 w benzynie wolnoschnące. No i nie było to, wiecie, najszybsze auto. Na tym się już, no uważam, że przynajmniej mi osobiście, no przyjemnie jeździ. No i te 6 biegów robi robotę, co nie? No i macie 190. Wszystko na niemieckiej autostradzie testowane. Tam z lewej, z prawej strony coś mi ta szyba. Gdzieś tam coś wyszczerka, coś się z nim podziało, bo tak, no, szaleści. No ale to jest detal, jak to się mówi. Koła są założone nowe, ale chyba trzeba będzie wyważyć, tak mi się wydaje. Na to zobaczymy, no pojeździmy chwilę, bo w sumie jest moja druga jazda na nich. Tak więc jeszcze nie wiem, czy są takie proste. To najlepiej byłoby sprawdzić na autostradzie, moim zdaniem. Ja uważam, że fajnie autko jedzie. Mówię, jakbyśmy mieli drogiego, pomierzylibyśmy czasy, bo jestem ciekaw, wiecie. Tak porównując sobie samochody, który jest szybszy, który jest wolniejszy, te, nie wiem, tam 0-100. Chociaż to trzeba mieć dobrze biegi zmieniać. A wiecie, no nie zawsze każdy bieg fajnie wejdzie. Ale no, widzicie, no teraz się, powiem szczerze tak, że teraz się troszeczkę czuję tak jak za czasów Malczan Vlogów, wiecie, gdzie nagrywaliśmy to wszystko. Bo wtedy miałem wtedy mikrofon osobny, teraz mam mikrofon z GoPro, więc zobaczymy jak jest w ogóle dźwiękiem. No mówię, stwierdziłem, że taki film nagram, bo dużo osób też pytało o samochód mój, bo na Instagramie widziało, link w opisie na dole. Na Instagramie widziało jego zdjęcia i tak dalej, bo tam się nim, no wrzucam, bo lubię to auto. I to wiecie, no fajna sprawa, jak człowiek ma w końcu samochód po tam kilku latach, że taki, no kilku latach, no po dwóch latach. Że kurczę, no i fajnie, jak idzie, wiecie, jak zaparkuję sobie go pod Biedronką, idę coś kupić, to się odwracam, patrzę, czy stoi, czy czeka na mnie. Oczywiście tyłem parkujemy, wiecie, żeby przód widział, co się dzieje na świecie, a nie żeby miał świat w dupie, wiecie, o co chodzi, co nie? Takie proste zasady, ale... ale nie, no jaram się, fajne autko i mam nadzieję, że będzie mi służyło bardzo długo. I zawrócimy zaraz w stronę słońca. Powiem wam szczerze, że człowiek trochę tak głupio z tą kamerą na głowie wygląda. No ale jak ma być fajny odcineczek. O! Jakiś kamior się odlepił.
czemu by nie spróbować, prawda? Mam wszystko. Trzeci bieg, elegancko. Czwarty bieg, na spokojnie. Mamy M, wiecie no. Motorsport. No i macie, czwórka do spodu. I co, jak co, powiem wam, moi drodzy, że prowadzenie tego samochodu jest naprawdę coś wspaniałego. Jak czasem jeszcze jedzie jakiś zakręt, jest, wiecie, szybki z nielaska, to naprawdę no, prowadzi się to no, cudownie. Żeby, wiecie, żeby nie zawyżać. Serio, strasznie lubię tym samochodem jeździć. Nawet tak, wiecie, siąść się przejechać po prostu bez celu, co nie? Myślę, że większość z was, jeżeli macie prawo jazdy, to mnie rozumiecie, bo coś pięknego, jak się ma fajnie samochód, tak się siąść, przejechać, poczuć tą, wiecie, swobodę. Coś pięknego. No i tak, moi drodzy, nic, nie będziemy przedłużać zbędnie. Pokazałem wam, jak to się odpycha w miarę. Czasów nie pomierzyliśmy, bo nie mamy jak. No i moi drodzy, co? Jeżeli chcecie więcej filmów z moją furą, piszcie w komentarzach, lajkujcie, będziemy coś nagrywać. A jak chcecie taką serię filmów, takie na przykład ten, tylko że z pomiarami, wiecie, czasowymi, żebyście widzieli, jak to jedzie, z jakimiś innymi samochodami, no dawajcie znać w komentarzach. I będę nagrywał za jakiś czas, moglibyśmy coś takiego wrzucać, szokoło w niedzielę, bo w niedzielę się zawsze film fajnie ogląda. A ja nie zanudzam, tylko się żegnam z wami i do następnego. Ciao, ciao!